Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w God of War Wstąpienie. Troszkę minęło od poprzedniego. Sorry za to. Ale tak to jest, jak się ma, kurde, w głowie dosłownie 5 serii naraz. Serio, ja nie ogarniam, jakim cudem Staszek to robi, że on, kurde, sami 6 gier jednocześnie prowadzi i jest w stanie normalnie robić serię. Ja dostaję pierdolca już przy... Jak mam teraz? Ja mam teraz co? Mam God of War'a, muszę DMC dokończyć, Death Stranding robię, Mage Seekera, Rebel Corps i Van Helsinga. To jest na 6 serii. Ja już nie wiem, co mam, już nie, powoli nie wiem, co mam kiedy nagrywać, nie? Ale dobra. Czy się zapisało zniszczenie tych drzwi? Nie. Dobra, czyli te... Dobra, jeszcze raz. Kamera sugerowała mi iść w tamtym kierunku, no to... O, zaraz ponownie się podpala. Zobaczmy. No tak, no. Kamera sugeruje iść w prawo, więc ja oczywiście pójdę sobie najpierw w lewo. Żeby zgarnąć jakieś ewentualne sekrety. I okej, tutaj z tego co kojarzę, jakaś walka chyba o miejsce. Syrena. No, jako że ma piorun, no to ja oczywiście bardziej muszę uderzyć w lód albo w ogień. Aha, to ma auto-aima. Naprawdę? Grę przyciszy, bo trochę za głośno. Jeszcze tylko teraz dobić. Nie, nie posąg, tylko ją. Dobra. Okej, tu jest posąg do przeciągnięcia. Pewnie do jakiejś zagadki. Bo już dawno nie grałem, więc... I nie tylko mam tę przerwę między nagrywaniem, ale w ogóle dawno nie grałem w tą część, więc nie pamiętam dokładnie, gdzie tutaj była jaka zagadka. Ale zobacz najpierw to. Wyrocznia z Delfów i jej akolici. Niechaj błogosławionym będzie wybraniec niosący oczy. Ich wzrok widzi prawdę w każdym z nas. Okej. Kojarzę, było coś jak coś się nazywało jak... Było takie coś jak oczy prawdy, taki przedmiot. To się bardzo późno fabularnie zdobywało. Jest puste. To... O kurde, ej, wait! Ej, czy kamera właśnie zrobiła mnie w konia i to w prawo mam iść, żeby jednak zrobić sekret? Bo ja tak coś kojarzę, że w jednym miejscu było takie coś, że się, wiecie, przechodziło w ten... płomek... Boże, płomek. Proszę, igiełkę zielona, czy tam ta jest, nie? I to zapadało podłogę i dalej było dalsze przejście. Właśnie z tym żywiołów. Dobra, tutaj... A, tu pamiętam. Tutaj trzeba użyć tego posągu, żeby to przycisnąć. Bo jak to przyciśniemy, to zostaje zniszczone, jest na stałe przytegowane, a potem możemy ten posąg odsunąć i przejść sobie dalej. Tylko najpierw oczywiście... Zanim wejdę w ten płomek, to rozwalam wszystko dookoła, tylko się da. Wrócę do pioruna. Dobra, tak jest.
Chyba jeszcze taka mniejsza. O, i to jest właśnie to, o czym mówiłem. Teraz to. Ściągamy stąd. I szybko tutaj. I teraz sobie przejście do sekretu. I tak, najpierw zbieramy zawartość białych skrzynek, w których mamy jedno piórko Feniksa i pewnie jedno oko Gorgony. Trzecia. Trzy piórka i dwa i cztery. Dobra, tutaj wszystko. Z tej strony nie ma co niszczyć. Więc jeszcze zgarniamy zawartość tej czerwonej piórki. No i otwieramy sobie drogę powrotną. Dobra, ile mam już orbu? 1870. Czy to mi ulepszenie pioruna? Jeszcze nie, potrzebuję prawie 2,1 raza tyle, żeby ulepszyć piorun. Ale właśnie, czy ja chcę... Bo w sumie to jest to, bo za chwilę dostanę kolejny żywioł i to jest to. Czy ulepszać żywioł, czy jednak iść może w który w magię tych piorunów, czy jednak może lepiej warto ulepszyć te chędożone ostrza, które wypadałoby ulepszać w pierwszej kolejności tak naprawdę, by na mnie póki te upgrade'y są jeszcze tanie. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie idziemy teraz w tą stronę. Mam maczugę, dobra, więc na razie odpuszczamy. A i patrzcie, mamy co innego. Dobra, nie to. Jego proszę. Minimalnie byłem w stanie. Unik. Serio? Dobra, teraz uberwałem, ale... Dobra, nazwij się piorun. No i dawaj. Jest! Chleba i zdycha. Nie? Blokowane dwa przejścia. Teraz właśnie, które jest które? W sensie, gdzie jest sekret, a gdzie jest po prostu takie przejście? Być może dalej. Święta mgła Delfów, boska wizja. Święta mgła ukazuje życie i śmierć wszystkiego, czego dotyka. Okej. Okay. Albo rozkład i... stało się przedmiotem. Jeśli przy tej wizji wszystkie te medelki albo te batony, no to on będzie Okej, kurde, już mnie stać. Już mnie stać na ulepszenie i miecie posiadanie magii ostry w piorunie. Dobra, teraz po stówce dostaję z takiej skrzynki. To akurat mi się bardzo podoba. Dobra, wiecie co? Chyba to zrobię. Jak mówiłem, strasznie mi się podoba ta magia. Ona jest naprawdę dobra na jakieś duże grupki wrogów. Potrafi praktycznie ich zmasakrować w mocy. Nie w celu co odblokowany. Teraz tak, jak pojawi się kolejny żywioł, ten od Hadesa, to myśl tak stosunkowo będziemy go upgrade'owali, ale jednak teraz chyba bardziej wyceluję, no może w ten lud Posejdona, bo jeszcze jest tani, ale no prędzej już go zbierał na chociaż ten jeden upgrade ostrzy chaosu, żeby to mieć.
Bo jest teraz za 5000 i jak mnie pamięć nie myli... Dobra, zużyjmy te... Jak mnie pamięć nie myli, to kolejny upgrade kosztuje... A kurde, patrzcie jak mnie gra w konia próbowała teraz zrobić. Tą mechaniką. Już taki byłem nauczony, że tam gdzie gra, że kamera tam gdzie pokazuje, to tam się idzie do... tam gdzie chcą twórcy, żebyś myśleli, że wiecie, fabularnie, a tu proszę, tu było jednak totalnie na odwrót. Kiedy odkryłam, że kluczem do moich wizji są jasność i cień, sądziłam, że zaznam ulgi. Jednak każde objawienie rodzi większy strach przed przepowiedzianą przyszłością. Podpisano Alepia. Okej. Okay. Dobra, tu będę potrzebował na bank tego posągu, więc sobie już zabiorę. Proszę mi go wziąć. Kratosie. A wracając do tego, co mówiłem, to patrzcie. Ale to jest na bank zrobione tak specjalnie, nie? Bo wiecie, to jest... jeśli chodzi z tego, co kojarzę, o kolejność wydawania, to w greckiej sadze to jest ostatnia część wydana przez Santa Monica. Potem, potem już pracowali nad God of War 2.18, a potem na Ragnarokiem. Więc patrzcie, jak to jest świetnie wykorzystane. Kamera mówi wam, idźcie w prawo, myślicie, dobra, tam idę fabularnie, to ja pójdę w lewo. A co? A tu się okazuje, że jednak nie, to w lewo idziecie fabularnie. Okej, co mamy tutaj? To jest zniszczone. Mogę przejść. Daj, co? Tego się nie złapię. Wracam na górę. Dobra, moment. To co ja tutaj mogę zrobić w takim razie? A, dobra, wait. Przecież mam ten posąg, nie? Jak go tutaj postawię pod tym, to wtedy on to będzie trzymał na tyle, że mógł to... że mógł to wskoczyć. Dokładnie. Hop. Hop, hop. No i elo. Zjadamy kolejne skrzynki. Białej, pierwszej pióro Feniksa, drugie Feniksa oczko. Dokładnie. No i dwie kolejne skrzynki. Okej, 4, 9, 5, czy będzie teraz 5, 9? Uuu, nie, więcej. Po 150 teraz było w tych skrzyniach. Ładnie. Czyli powoli, powoli... zgarniamy z tych skrzyń coraz więcej, ale to mi się akurat bardzo podoba. Bo jak mówiłem, im więcej będziemy zgarniali z tych skrzyń, tym lepiej dla nas, czy bardziej dla mnie, no bo tym szybciej sobie po prostu ulepszę wszystko, co mogę sobie ulepszyć. A jeszcze mam do ulepszenia poza jednym żywiołem i ostrzami, z których w ogóle korzystam podczas walki, to jeszcze będą dwa przedmioty. Jeden zgarniemy od tego całego proroka, ten cały... amulecik, który miał na klacie, ten taki zielony. A drugi zgarniemy trochę później fabularnie, ale nie będę spoilował, co to jest. Ale prawo jest naprawdę bardzo użyteczne. Dobra, teraz tutaj wchodzimy. Zapada. Dobra, ale teraz poczekam, aż to przejdzie, żeby się timing zyskował. Bo na dole jest, są kolejne takie drzwi, które wypadałoby zniszczyć, zanim się pójdzie dalej. Podczas tej scenki tak leci. Dobra, teraz reset. No, zeskakujemy. Daj, 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 daj. Tutaj omijamy to wszystko i lecimy do tego. Raz, dwa, trzy. Ładnie. Świetnie. Drzwi otwarte, więc nic już martwić nie muszę, ale mogę tutaj jeszcze zniszczyć takie... Nie powiem, tak, to jeszcze. Okej, kurde, jak tak dalej, jak dobrze pójdzie, to będę miał od razu na upgrade tego żywiołu, chociaż na pierwszy level.
Bo on tam jest zaraz obok, właśnie. Okej. Jeszcze dwa zostały. No dobra. Teraz tak, życia jeszcze brać nie będę, bo po pierwsze mam fulla, żeby przydać na powalce, tylko oberwę. No i teraz tu, kolejne oczywiście piórko. Jeszcze jedno do wzmocnienia magii. Tyk, kolejne oko gordony, jeszcze dwa, żeby wzmocnić sobie, znaczy wzmocnić, czy tam przedłużyć pasek zdrowia. I proszę, mamy tutaj czwarty i ostatni rzecz. Jeśli poszukujesz prawdy, dusze Hadesa pomogą ci w tym zadaniu. Trzeci i ostatni bóg z wielkiej trójki. Bo mieliśmy już lud Posejdona, mamy piorun Hadesa, piorun Zeusa, no i teraz zgarniamy duszę od Hadesa. Tym razem zgubiamy wyraz tego, to ani tylko jako magia. Dusza Hadesa, dusze Hadesa, uwalnia dusze zmarłych, które będą ci służyć. Obracanie wrogów w parę daje zielone kule. No to po prostu zabijanie z pomocą. Jak mówię, to jest to, jeśli nie ma się ulepszonych tych żywiołów, to testowanie jest trochę trudne, nie? Dobra, czy mnie stać? 1500, mam 1800, więc spoko. Na tym jeden level możemy to ulepszyć. Okej. 2000 na kolejny upgrade. Na szczęście tym razem jestem nauczony doświadczeniem i mam w sobie jakąś specjalną maczugę, która pozwala mi się bawić. Tyk po prostu i teraz już miałem tylko takie pistoli. Ale teraz nie wiem, a nie, jednak nie. Kolejny. Temat jest naprawdę zajebisty. Takie łapa po prostu wychodzi z ziemi. Na pierdala. Takiego ataku wypuszczamy jedną do trzech takich kuli, które w pełnej kompozycji to 3 cm pasek. Nie wiem, a nie jednak. Silnego, to wypada ta łapa. Jest taka, że pełny pasek nie tylko wzmacnia jakby damage tego, zakładam, bo czy użyjemy tego w takiej prostej kombinacji? Nie, bo to dalej ta łapa jest. Dalej się pojawia, dalej napierdala. Tylko nie wiem, być może... O, ty, to tak wyleczyło poza tym, bo widzę, że miałem pełny pasek, zanim to otworzyłem. Tylko... Dobra, nevermind, może akurat tyle tych dusz spadło. A wracając, tylko właśnie ta łapa może po prostu bije więcej, bo nie pojawia się, tylko jedna, ani dwie. Także, kto wie. Może coś tam z tego... Jest, on tu kolejny ten. No bo już lepiej mi się. No plus mam na nim magię, którą wypadałoby tak. No i mamy Talosa. Już znam go z God of War 3. To też sporo z tej części, nie? Bo powiedzmy, że jest dość wkurzający. No chodź, no chodź. Nie, 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 teraz się rozwalił, nie, 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 nie,
i ma ten cios. Skokiem, namierzeniem i taką bardzo uboga erka fan starego patrona. Troszeczkę ruszy! Lapal. No, tylko to jest taki minus, że oni minus nam obrywają, no to teraz tą turną tarczę nastawić, która ich chroni po prostu przed wszystkim. Najlepiej mogę walnąć się do nich. On trochę irytuje, ale na szczęście tarczę nie trafiło. Ale mogę ich bardzo ładnie potem wykończyć. Zabicie Talosa w ten sposób zawsze daje złote kule. Uno i dos i tres. Znacznie boli tylko fakt, że ten pasek po prostu się zużyje, kiedy ja się to byłby fajnie, kiedy sobie to przedziwiła. Że kiedy my nie walczymy, to ten pasek zostaje w bezruchu. Tak samo jak na przykład, jak to się nazywało? Rage of the Gods w jedynce, a w dwójce Rage of the Titans, czyli Gniew Bogów i Gniew Tytanów się kolejno nazywały te umiejętności. Czy umiejętności? No tak, umiejętności. To były takie specjalne buffy, które umożliwiały właśnie Kratosowi dość mocne wzmocnienie samego siebie i jednocześnie obrażeń, jakie on zadawał. I w momencie, w którym nie korzystaliśmy z tego, bo to był taki odpowiednik tego paska, nie? I w momencie, w którym nie korzystaliśmy z tych umiejętności, no to one po prostu nie spadały. W ogóle nie spadał poziom tych umiejętności. W sensie poziom paska, który umożliwiał w ogóle ich włączenie. Plus dało... Plus różnica między Gniewem Bogów a Gniewem Tytanów jest taka, że Gniew Bogów dało się włączyć tylko, kiedy był nabity na maksimum. Gniew Tytanów można było włączyć na dowolnym poziomie nabicia tego paska. I to było naprawdę na plus. Notatka do proroka Castora. Według boskiej wizji wyrocznie Aleti, wszyscy delficcy kapłani i kapłanki mają zgłosić do proroka po nowe przydziały. Ciekawe, ile z tego to faktycznie słowo wyrocznie, a ile tego proroka, nie? Otwieramy drzwi. Zamknięte. To są drzwi oczywiście do tego, tej lokacji, gdzie byliśmy wcześniej. Tam, gdzie jest ta klepsydra, tylko to jest po prostu na piętro wyżej. Ale jeszcze nie możemy tego otworzyć. Tutaj są te same drzwi. Nie pamiętam, czy te drzwi trzeba zniszczyć, muszę użyć tego pyłku, czy coś po prostu otwiera od drugiej strony. No ale na razie nic z tym nie zrobimy, więc... idziemy dalej. Dobra, no w tej windzie nic tu raczej nie ma schowanego, więc idziemy tutaj. Tutaj mamy kolejne serwisy. Grobowce dawnych wyroczni, wieczny spoczynek tym, którzy widzieli oczyma prawdy, oby teraz widzieli wyłącznie spokój Elysium. No, być może jest to tyle szczęścia, że nie ma tutaj faktycznie żadnych kształt, to jak założyć ten Kratos. Słyszycie, jak tam Kratos poczynać, gdzie się wyje, faktycznie żyje. Wszyscy go znają, że on ma od czasu, kiedy Ares go opędza, ma totalnie wyjebane w ogóle we wszystko. Tutaj. O Boże, Jezus, jak ja nie widzę tego przejścia. Tutaj trzeba tak dobrze stajmingować sobie przejście, żeby się tu nie wyjebać, nie? Dobra, 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 no idziemy. Hop, hop. I okej, odpalamy. Ten guzik. Tu. Rozpalamy i mamy... porcję piełku, powiedzmy, i tutaj musimy szybko się przedostać na drugą stronę. Ej, co?!
Nie zatrzymałem się tam na chwilę, czemu to tak szybciej spadło? Dobra, teraz się czuję trochę opluty. Dobra, podejście drugie w takim razie. Pierwszego segmentu. Op, op. Ej no, come on! Co to ma być? Już powinien się złapać. Dobra, podejście trzecie w takim razie. No. Ład. Oczywiście jestem ciekaw, z jakich halucynków to jest zrobione. No to przecież nie powiem, że mi to się dzieje naprawdę. Nie, nie. O! Ej no, ludzie! Co to ma być? Trzeci raz to samo! Dobra, wróć. Drugi raz to samo, trzecia śmierć, ale drugi raz z tego samego powodu. Że się nie złapał, mimo iż powinien. Dobra, przełączmy się na duszę. Może to mi da trochę szczęścia. No. Nie, to o! O! Dobra, teraz się udało. Okej, może to był ulicy łatwiej sprawy. Dobra, to teraz troszkę ognia. Jest to nie widzę, nie było tego sucha. Ej, no wcisnąłem! Czemu się nie złapał? Żałuję, że nie mam takiego wyświetlenia kontrolera, co ja wciskam, nie? Bo ja wam to z chęcią pokazał. Tylko to chyba w sumie nie działa na konsolach, tylko na kompach. Dobra, nie wa... Ej, ludzie, poważnie? Od samego początku? Już to mógł być jakiś checkpoint na tej drugiej. Dobra, czyli ta tutaj spadam i unik przez rynku przeskoku. Dystans. Hop! Jest. No zostaję w tych duszach może, bo mi jakoś chyba trochę... Teraz wejdę wcześniej, muszę wcisnąć kopanie się. Przeskok. Mamy go. Cyk! Dobra, przejście otwarte, odwrócimy się jeszcze do skrzyneczki. Nic nie grozi, a wiadomo, zawartość jest nie warto zgarnąć. No i pyk, piórko Feniksa, piąte. I co nam daje? Po pierwsze, trzeci segment, a po drugie, darmowe uzupełnienie magii. Co mnie się bardzo podoba. Rozwalamy kolejne, czwarte oczko pewnie. Gacia. Okej, no to przejdźmy do pioruna, do którego magię mam. Naturalna grupki jest dobra, a tutaj... No to jakaś taka mała grupka będzie, więc nie warto akurat na nich wykorzystywać. Czy tak gadam, warto, to jest szybsze rozwalenie po prostu. Frajerów. O! Tylko ta jedna została. Nie, jeszcze jedna. Dobra, pozostałe spektry w elektryczności. Bądź z tym. Hop, hop. Dobra, spada. Dalej. Okej, już wiem, że zginę, dobra. Na szczęście samo się to odpaliło. Ta copka. Dobra, dlaczego potrzebuję tego tutaj? Bo tu jest chyba dobrze wszystko. A, okej, tam. Tam jest zablokowane. Dobra, mam ile przy sobie? Prawie 3500. Ostrza czy żywioł? Dobra, ten atak. Dobra, do tego ataku specjalnego jeszcze to będę ulepszał, nie? Tutaj też na tyle. Tanie, tutaj 3000 już. Na kolejny. Rozwalamy to. Rozwalamy. Używamy tego, a rozwalamy podłogę. Kolejny te.
Zdradza mi spokoju. Naelektryzujmy je trochę. Kurde, tak łatwo mogło iść te. Ale niestety, o, za daleko było od osłonka jedną kratkę. Kratkę zasięgu, nie? Tam jest jakieś nieśmiertelności i nietykalności, jaką dają te animacje. Teraz tylko tutaj. Gdzie ona jest? Po raz kolejny tam migiełki. Przechodzimy dalej. Tylko nie spać jak się jeda. O, to tutaj w sumie niełatwo, nie trudno. Będę przyjść, a potem to triggerować, no ale okej. Trudno się mówi. To jeszcze to raz, tylko ponawiam oczywiście uwagę, żeby się to nie spać jak skończony baran, nie? Tu? No i byłem już. Nawet nikt nie jest za nie. Otwieramy. Tutaj jak oczywiście prawdziwie jest partiata. No i proszę, jesteśmy teraz dokładnie w tym miejscu, gdzie w poprzednim odcinku zabił tego jednego sługę cały koloś. O, jest. Dobra, no to na start troszeczkę elektryzacji. Zresztą się nie załapię, oczywiście z tobą jest. Tak nie mogę złapać. Ale teraz będą się obaj klony. Pierun! Tak więc. To jest mój. No nie kup mój, bo właściciela tego pioruna, no to po niego na bazie widzenia ten piorun też należy na to. Kto z was jeszcze nie wie o tym, co jest w tym zarówno. Bo to się, o tym się dowiaduje, że tak się nie dopiero warto akurat tych cienie warto rozpalać, bo one dają emany. Jeszcze raz piorun. Za sekundę nie załatwiłem na tym. O! Okej, dobra, nie, coś tam się to. Jeden się tam troszkę załatwił. Chyba akurat wylazł, kiedy zadałem. Tym się ma tu. Teraz tak, tu jest guzik do wciśnięcia i on podnosi mi tamte przejścia, a tam jest kolejny guzik, który wciskają właśnie te dwie babeczki. Dobra, tam się przejście zjebało, jest otwarte, a tutaj jest zamknięte, ale możemy iść teraz tam. Także spoko. Tutaj oczywiście musimy zjechać na dół, żeby z tym kasporem w cudzysłowie pomówić, ale oczywiście dobrze wiemy, jak to się skończy. A to jest sugestia, co się ma, dzieje, ale to dopiero później. Teraz tak, tutaj czy to otworzymy? Nie, to jest do zniszczenia. Dobra, najpierw. I czy to otwiera?
Nie, to otwiera dostęp do tej. Do kolejnej tej mgiełki. Dobra, czy chcę tego teraz użyć? Może lepiej się wstrzymajmy. Zobaczymy, bo nie pamiętam, czy tam jest jakaś walka dalej, czy nie. Okej, pół godziny z haczykiem. Może już dla was ponad 6 minut liczyłem jeszcze intro. No tutaj dość ogólna sugestia, co powinienem teraz zrobić. Bo właśnie, zanim zrobimy to, co nam fabuła każe, to się jeszcze przejdziemy w tę stronę i zniszczymy to do drzwi. O, i w sumie właśnie, może tutaj jest akurat na Gorgony, bo jeśli jest, to nie będę musiał wyrzucić zaproszenia. Jest, no oczywiście, że jest. Także tym bardziej dobrze, że nie zużyłem tej skrzynki. Bo za darmo odzyskuję właśnie zdrowie dzięki temu upgrade'owi. No, a dzięki temu, że skrzynka jest zachowana, no to jak trochę dostanę po mordzie później, no to będę mógł teraz się na spokojnie za free wyleczyć. I dobra, teraz muszę wrócić do tej mgiełki tutaj po prawej stronie, żeby zaistrygerować ten upadek świata, bo więc postarzam się wszystkiego tak bardzo jak się da, żeby tutaj to przejście. Jeszcze do zniszczenia jakieś takie elementy. Dobra. Ale patrzcie to w ogóle. Ta kolumna, wyrwaliśmy ją i ona jest dalej w tym stanie takim mega postarzałem. Nie jest nowa. Cofnęła się tak całkowicie. Czyli to jest też osobna kwestia, nie? Czy my zostawimy w spokoju te elementy i one wrócą po prostu do stanu, w jakim były? Czy jednak zniszczymy i po prostu poczekamy, co się po prostu zamykamy ze ściany. Tutaj wstępujemy oczywiście i jak doskoczymy, to jest większy ciężar. No i winda się opuszcza. Ale oczywiście nie możemy tutaj stać cały czas, ani nie możemy też tu niczego jak na złość postawić. Tylko musimy, tak jak pokazywała wcześniej Kastenka, postarzyć całe to, wejść szybko na górę, a potem zniszczyć po prostu te... zniszczyć tę klepsydrę i wtedy będzie ona sobie na dół zejdzie i my po prostu idziemy sobie wtedy dalej. Okej, mamy save'a, to jest idealny moment, żeby zakończyć odcinek, bo wręcz szkoda tego aż teraz nie zrobić, zwłaszcza iż wiem o czającej się walce z bossem za niedługo. I plus minus, jak teraz sobie tak szybkie dodawanko zrobię, to jest... no za bardzo niedługo, jakieś... no tak mam na szybko powiedzieć, to jeśli dobrze wszystko pójdzie, to za jakiś kwadrans jest walka z bossem, więc... tym bardziej warto sobie teraz odpuścić. Dobra, tego nie będę zbierał teraz, bo potem stracę czas. Więc dobra, to wszystko zgarniemy, poczytamy i tak dalej w kolejnym materiale. Tutaj jest dźwignia, tą pociągniemy też w kolejnym materiale i są drzwi. Okej, te drzwi są chyba do zniszczenia, te drugie są najmniej do podniesienia, ale to jest właśnie przejście do tego obszaru, gdzie byliśmy wcześniej z tym takim posągiem i tymi talosami. Ale to dopiero w kolejnym materiale. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w God of War Wstąpienie. Cześć!